Witam bardzo serdecznie w nowym roku. Mam nadzieję, że nowy rok zaczął się dla Was przepięknie. Ja chciałam Wam przekazać najlepsze życzenia, jakie tylko można. To, żebyście spełnili swoje cele, osiągnęli swoje cele, zrealizowali swoje marzenia, wszystkie swoje właśnie plany. Ja Wam tego życzę, zdrowia też dużo. Ale dzisiejszy film nagrałam, ponieważ zauważyłam bardzo dużą różnorodność i trochę problem w zrozumieniu pewnych rzeczy. Także chciałam Wam powiedzieć, że będę zmieniać moją nazwę kanału. Kanał będzie się prawdopodobnie nazywał nie Zdrowe Żywienie TV, tylko Zdrowe Życie TV. To jest dużo jakby większy przekaz wtedy na kanale będę mogła robić. Dzisiaj trochę zacznę ten przekaz, ponieważ zauważyłam, że wiele osób błędnie rozumie pewne informacje. Mianowicie, czy tylko żywienie ma znaczenie? Otóż nie. Nie tylko żywienie ma znaczenie i chciałam Wam dzisiaj to przekazać, że przede wszystkim bardzo dużo głowa ma znaczenie. Ale jakie jeszcze czynniki wpływają dzisiaj na to, że źle się czujemy, że chorujemy, że mamy naprawdę problemy ze sobą? Na jakiej podstawie to mówię? Kochani, wiele rzeczy mówię na podstawie własnych doświadczeń. Mam na Facebooku grupę, która liczy 69 tysięcy ludzi, plus jeszcze inne grupy. Zajmuję się naturalną, nie syntetyczną, ale naturalną suplementacją, więc też mam tam rzesze ludzi, z którymi mam kontakt i cały czas robimy burzę mózgów, jeśli chodzi o zdrowie, o doświadczenia na co dzień. Cały czas obserwuję własny organizm i wszystkie swoje rzeczy, swojej rodziny, takie, które mogłyby mieć wpływ na nasze zdrowie i naprawdę wyciągam wiele wniosków. Chciałabym Wam dzisiaj przytoczyć pewien taki cytat, który zapewne już co niektórzy, którzy się zajmują zdrowiem, albo szerzą w ogóle właśnie informacje o zdrowiu słyszeli, ale niektórzy nie, więc dla tych, co nie słyszeli, chciałabym Wam omówić ten cytat dzisiaj. Zaczynam. Dalaj Lama powiedział kiedyś tak. Człowiek poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze. Następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. Co to oznacza? Kochani, to tak naprawdę oznacza jedno, że powinniśmy zwolnić i dostrzec pewne rzeczy. Nie patrzymy na to, jak śpimy w dzisiejszych czasach, jak jemy, szybko do pracy, tak naprawdę pracujemy ponad miarę swoich sił, gdzie zapominamy się, co jest tak naprawdę w życiu ważne. Wiadomo, zmusza nas do tego system, musimy płacić rachunki, musimy wszystko jakby, bo inaczej wyrzucą nas z mieszkania, czegoś nie zapłacimy, mamy jakieś, czasami niektórzy mają jakieś kredyty, niektórzy mają jakieś inne zobowiązania, gdzie rzeczywiście to napędza to, że muszą zarabiać. A co niektórzy chcą być po prostu bogaci i też pędzą. Tylko co w sytuacji, kiedy pędzicie, a zabraknie Wam zdrowia i nikt za Was nie będzie w stanie pewnych rzeczy wykonać. Nad tym się właśnie bardzo wiele osób nie zastanawia. Mnie w moim życiu spotkały takie sytuacje, i naprawdę nie były to łatwe wtedy sytuacje, kiedy może innym razem opowiem, zresztą trochę przy poście dr Dąbrowskiej też wspominałam o tych rzeczach i to nie są łatwe sytuacje do przejścia. Bardzo bym chciała Wam dzisiaj powiedzieć też, żebyście nie skupiali się na tym, co będzie w przyszłości, na tym, co było w przeszłości, bo bardzo często przejmujemy się tym, co było, tym, jak nas ktoś kiedyś zranił, jak coś się wydarzyło i trauma i tak dalej. To oczywiście jest w głowie, to trzeba przerobić i trzeba zaakceptować, ale tak naprawdę na przeszłość już nie mamy wpływu, a przyszłość może się tak naprawdę nie wydarzyć. Więc co powinniśmy robić? Żyć tu i teraz, cieszyć się życiem, obserwować dookoła, jakie dobrodziejstwa nas spotykają, korzystać z każdej chwili, która nas spotyka. Jeżeli spotykają nas rzeczy złe, to one też po coś nas spotykają. Pamiętajcie, że po burzy przychodzi słońce i tak naprawdę nie docenilibyśmy tego słońca, gdyby tej burzy nie było, więc to jest też po coś, te powiedzenie. Myślę, że ten, kto jest bardziej świadomy,
zaczyna dostrzegać takie rzeczy. Też to, że rozwijają nas rzeczy, gdzie wydarzają nam się złe rzeczy, to nas rozwija, a nie to, że cały czas mamy fajnie, super i tak dalej. Nie, wtedy się zatrzymujemy na chwilę, wtedy analizujemy, wtedy wyciągamy wnioski, nie popełniamy kolejnych błędów bardzo często, więc naprawdę tutaj fajnie by było jakby połączyć to wszystko ze sobą i zastanowić się chwilę nad tym, jak żyjemy, co robimy i czy żyjemy dla jedzenia, czy tak naprawdę jedzenie jest tylko dodatkiem. Jedzenie jest tylko dodatkiem. Chciałam Wam też powiedzieć, że jedzenie w naszym życiu to 30% tak naprawdę tego, co powinniśmy, nad czym powinniśmy się skupiać, a jest jeszcze wiele aspektów w życiu, które powinniśmy rozwijać. No i tutaj właśnie chciałabym Wam powiedzieć o takim czymś, co się nazywa dobrostan psychoneurosocjosomatyczny, czyli świadome odżywianie, relaks w ciągu dnia, aktywność fizyczna i właściwa, dobra, naturalna suplementacja. To jest bardzo ważne, żeby zachować harmonię naszą. I chciałabym Wam dzisiaj troszeczkę to wyjaśnić. Co to znaczy te świadome odżywianie? Świadome odżywianie, czyli takie odżywianie, które będzie nas doposażać dobrze. Ja to już na swoim kanale nieraz mówiłam. Teraz relaks. Relaks to jest coś takiego, co powinniśmy odciąć się od czegoś, co nas dzisiaj spotkało, odciąć się od wszystkich, czasami zamknąć się w pokoju, zamknąć się z muzyką albo wyjść do lasu i zrobić właśnie ten relaks 20-15 minut, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Aktywność fizyczna, tu nie chodzi o to, żeby ta aktywność była taka właśnie na siłowni, tylko najlepiej jakiś spacer. To jest właśnie ta aktywność, która powinna być. Możemy pobiegać na powietrzu, możemy pobiegać z dzieciakami, możemy pojeździć na rowerze, możemy wyjść w morze, wyjść do lasu, poobcować z tą naturą. Tak naprawdę chodzi o to obcowanie z naturą i pobudzenie wszystkich swoich mięśni, ale nie tylko. I dotlenienie głowy przede wszystkim, bo w siłowni nie dotlenimy tej głowy, niestety. I ja nie jestem za tym, żeby chodzić na siłownię. Sama nie chodzę. Próbowałam kilka razy, a jakby nie jest to w ogóle spójne z tym, co ja bym chciała w życiu robić. Oczywiście aktywność fizyczna tak, ale nie w ten sposób. Więc żeby to było jasne. Okej, i co jeszcze bardzo ważne jest? Właściwa suplementacja. Czasami się burzyliście na kanale, jak ja o tym mówiłam. Ja kiedyś też nie wiedziałam tego. Nie wiedziałam tego, że właściwa suplementacja jest potrzebna, bo myślałam, że w naszych warzywach, owocach jest wszystko. No niestety nie ma. I teraz jaka ta suplementacja? W aptece bardzo często mamy właśnie do czynienia z taką syntetyczną suplementacją. A chodzi głównie o to, żeby naturalnie doposażać organizm, czyli o takie stymulatory naszego organizmu, które będą napędzać ten nasz organizm. Tak doposażą nasz organizm, że nasz organizm tak jak na poście zacznie funkcjonować na pełnej parze 100%. To jest bardzo ważne właśnie. No i co jeszcze? Otacza nas, kochani, energia wokół nas. Każdy z nas ma energię. Sami widzicie po moim kanale, że ja tej energii mam dużo i emanuję nią, tak? I chciałabym Wam przekazać jej jak najwięcej, tego promyczka, takiego, żebyście cieszyli się, żebyście się cieszyli z życia, żebyście, kiedy obejrzycie ten film, to po prostu byli radośni i zadowoleni i poszli sobie robić fajne rzeczy. To jest głównie moim celem. Próbowałam Wam to przekazać, mówiąc o żywieniu, ale zawsze próbując przekazać właśnie tą pozytywną energię. Dlatego chciałabym zmienić nazwę mojego kanału, ponieważ na zdrowe życie składa się wiele elementów, nie tylko żywienie, ale właśnie zdrowe, świadome żywienie, relaks, do tego aktywność fizyczna, właściwa suplementacja, pozytywne myślenie, to jest główny punkt. Tu, co sobie wymyślimy, to będziemy mieli w życiu. Nie wiem, czy docieracie już do takich rzeczy. W YouTubie jest bardzo dużo tego, że poprzez myślenie jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Popatrzmy na morsy. Morsy są w stanie swój organizm w taki sposób ogrzać i to wszystko robią głową, że nie czują tego zimna, kiedy wchodzą do morza. Potrafią swój organizm tak nastawić, że on nie jest później chory. To jest po prostu coś niesamowitego. Sam organizm by tego nie zrobił. Nasze myślenie, nasza podświadomość jest bardzo ważna w tym temacie. To jest taki
taki podstawowy przykład o morsach, ale jest wiele takich przykładów, które moglibyśmy zastosować, tak? Powiem Wam o takim przykładzie mojego męża, który kiedyś ciął drewno i no, ognisko było czy coś, robiliśmy wspólnie ze znajomymi i była sytuacja taka, że obciął sobie opuszek palca siekierą. I oczywiście wszyscy, o matko, co się stało, kawałek palca sobie obciął i to, i tamto, i tak dalej. I co mnie zaskoczyło wtedy i dostrzegłam dzięki temu, bo to było właśnie doświadczenie nasze, że myślami był w stanie spowodować to, że zatamował mu się krwotok, że nie pojechał do szpitala, że opuszek palca mu się odbudował i pracował z głową w taki sposób, żeby nie czuć tego bólu i żeby ten ból był nieważny. Ból jakby był, tak jak czasami musimy spowodować, żeby strach nie był tak ważny, to że ból nie jest tak ważny, że to jest jakby na drugim planie. I powiem Wam szczerze, byłam niesamowicie zszokowana, co on robi, ponieważ zahamował krwotok, tak naprawdę nie używając nie wiadomo czego, do tego bardzo, bardzo funkcjonował normalnie, gdzie drugi człowiek by się zwijał z bólu, a on cały czas mówił, że go nie boli. Nie boli mnie, ale to się nic nie stało, to zaraz odrośnie, wszystko jest w porządku. W ogóle było pozytywne myślenie, zmiana nastawienia swojej głowy, czyli praca z podświadomością. My z mężem pracujemy w ten sposób, ze swoją podświadomością, korzystamy z życia. Też ostatnio komentarz słyszałam, że o bursztynach, że zamiast w normalnej pracy, to właśnie jestem na bursztynach czy gdzieś. Pytanie, co Ty robisz w pracy, jeżeli oglądasz mnie w godzinach pracy? Więc każdy z nas robi inne rzeczy i musimy doceniać drugiego człowieka za to, co robi dla innych, za to, że Ty je. Ja Was doceniam za to, że Wy jesteście na moim kanale, że mnie słuchacie, że poświęcacie mi czas. Ja także jestem w stanie oddać ten czas dla Was. I powiedzieć o paru ważnych kwestiach. Myślę, że teraz zaczniemy mówić głębiej i bardziej na tym kanale, ponieważ o żywieniu jakby nie można mówić ciągle i cały czas, bo fakt, że to jest nieodłączną rzeczą w naszym życiu, ale nie do końca, bo są ludzie, którzy żywią się praną i energią słoneczną, tak? I nie potrzebują jedzenia. I są tacy ludzie i znajdziecie ich na YouTubie też. Więc bardzo wiele aspektów można poruszyć i żeby żyć dla zdrowia. Dlaczego ja na przykład właśnie zbieram te bursztyny? Kochani, bursztyn to jest coś niesamowitego. To jest przede wszystkim złoto północy, czyli wszystkie sroczki, które lubią świecidełka i tak dalej. To pięknie się bursztynki świecą w trakcie, kiedy je szukamy i tak dalej. To jest niesamowite, wciągające przeżycie, ale ja patrzę od strony zdrowotnej też. Bursztyn ma niesamowite właściwości. I zobaczcie, nawet jeżeli ja oczywiście zbieram te bursztyny i z czasem będę mogła Wam je udostępnić i wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak użyć tego bursztynu. Najważniejszy bursztyn to jest nieoszlifowany, taki, który możemy, ja to się śmieję, oszlifować na swoim ciele. Czyli jeżeli boli nas ręka, jeżeli mamy jakieś problemy limfatyczne, jeżeli mamy jakieś problemy mięśniowe, problemy reumatyczne ze stawami i tak dalej, potrzyjmy bursztynem. Zacznijmy się masować bursztynem, masaże bursztynowe, to jest niesamowita rzecz, to jest bardzo zdrowe, bardzo zdrowe. Dlaczego wiele filmów tam widziałam właśnie w internecie, że bursztyny są na ząbkowanie? Tak, bo coś w tym jest, słuchajcie, bursztyn ma w sobie energię, energię wszechświata i to należy wykorzystać. Przede wszystkim bursztyn pod wpływem naszego ciepła ciała wytwarza taki kwas bursztynowy, który jest bardzo zdrowotny, jest przeciwbólowy, jest przeciwzapalny, jest antybakteryjny tak naprawdę. Jak powąchacie bursztyn, to zobaczycie, jak potrzecie troszeczkę o siebie. Żeby poznać właśnie taki bursztyn, to trzeba potrzeć dobrze o dłoń chociażby i powąchać. I wtedy zobaczycie, jakie są efekty. Dobrze, ja żeby nie przedłużać tego filmu i żeby chociaż zaczynamy
filmy troszeczkę inne, nie będziemy tych przepisów. Słuchajcie, przepisów jest tyle w internecie, że naprawdę można sobie pięknie wszystko ugotować i zrobić. Nie skupiajmy się na tym, co jemy, skupmy się tutaj na głowie, skupmy się na pozytywnej energii, skupmy się na tym, że powinniśmy emanować dobrem, odbierać to dobro od innych i żyć tak naprawdę, korzystać z życia, dostrzegać każdą dobrą, fajną rzecz i uczyć się na tych złych rzeczach, które nas spotykają, wyciągać z nich wnioski i przekazywać to dalej, żeby po prostu nam się lepiej żyło. I wtedy na nasze zdrowie ma to ogromny wpływ. Nasza podświadomość, zdrowe żywienie, zdrowe dookoła, oczywiście też zdrowe powietrze. To jest też bardzo ważne, ponieważ ten smog, nie tylko smog z powietrza, ale smog elektroniczny, też ma wpływ na nasze zdrowie. Więc jest wiele elementów, które ma wpływ na nasze zdrowie i czasami ich nie zauważamy, czyli też te komórki, nasz internet, nasze Wi-Fi, to też powinniśmy odłączać się czasami od tego. Dlatego ja bardzo często też jestem zupełnie niedostępna, bo ja gdzieś tam mam ten telefon, ale staram się żyć bez tego Wi-Fi, żyć bez tego telefonu też i wcale się nie skupiam na tym, że muszę szybko do kogoś oddzwonić. Nie. Kiedy mam czas dla siebie, to mam czas dla siebie. Mam nadzieję, że ten film był dla Was wartościowy. Jeżeli tak, dajcie lajka. To będzie dla mnie świadczyło, że jest ok i możemy dalej nagrywać. Zapraszam też do komentowania. Bardzo chętnie odpowiadam na Wasze komentarze. Jakby też możecie pisać do mnie na maila, bo odpowiadam też Wam na tego maila i bardzo dużo osób już poznałam osobiście, bo też się czasami widzimy, więc myślę, że prowadzenie tego kanału jednak ma sens i chociaż też czasami wątpiłam, jak każdy człowiek, po co, na co, po co mi to, ale myślę, że trzeba dalej siać dobrą, pozytywną energię i żebyśmy razem się jednoczyli w tej pozytywnej energii, w tym dawaniu innym dobra. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam wspaniałego dnia. Oby dzisiaj wydarzyło Wam się coś wspaniałego. Cześć!